Jan Paweł II powiedział kiedyś, że ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza. Dlatego też dzisiaj o piłce nożnej. Mamy rok 2016 i do Mistrzostw Europy awansuje nikomu wcześniej nieznana Islandia. Bardzo małe państwo, mniej więcej wielkości Łodzi. Połowa z tych ludzi trudni się połową wielorybów, druga połowa zajmuje się ruchami sejsmicznymi, a narodowym sportem jest w ogóle piłka ręczna. Nie mają żadnej kultury piłkarskiej. Wszyscy popatrzą na nich i myślą sobie, będzie łatwy przeciwnik do ogrania. A tu nagle okazuje się zupełnie coś innego. Jak doskonale pamiętamy, wszyscy zaczęli im kibicować. Wszystkie serca były skierowane na Islandię i wszyscy mówili, to właśnie jest piłka nożna. To nie są gwiazdy, które za 200 milionów robią to czy tamto i kłócą się w szatni, kto będzie teraz grał w reklamie Coca-Coli. To jest monolit. Drużyna, która słucha trenera, który mówi tobie, biegniesz 15 metrów prosto i 15 metrów w prawo. Ty dzisiaj grasz na środku pomocy. Nie ma żadnych gwiazd, nie ma nikogo. Jest tylko jeden cały kolektyw, który gra w piłkę, przynosi z powrotem piękno, który walczy do końca. Pamiętny mecz z Anglikami, kiedy przegrywając 1-0, nagle okazuje się, że Islandia jest tak przygotowana kondycyjnie i tak zgrana ze sobą, że Anglicy w połowie meczu zaczynają oddychać rękawami. Nie mają kondycji, nie mają nic. I przegrywają ten mecz 1-2. Ta informacja, którą dzisiaj daje nam Jezus w Ewangelii o winnym krzewie. Kto jest ze mną, kto trzyma ze mną łączność, kto słucha mojego głosu, ten jest moim uczniem. Ten tworzy rzeczy o wiele większe niż gdyby był sam, kiedy będzie gwiazdą, kiedy będzie tym, który będzie zapatrzony tylko i wyłącznie w czubek własnego nosa, we własny egoizm czy egocentryzm. I w tej Ewangelii o winnym krzewie właśnie dostajemy tą informację od Jezusa, że słuchanie Jego głosu jest lekarstwem na nasz egoizm, egocentryzm, na zapatrzenie w siebie. Że słuchanie Jego głosu tworzy z nas uczniów i razem z innymi stajemy się jednością, kolektywem, który może zmieniać nawet historię świata. Może zmieniać i porywać serca wielu. Że tak naprawdę to jest sukces. Być uczniem, który słucha Jezusa, który tworzy jedność z innymi.